Dzień dobry. Aby Was nie zanudzać przed długim wstępem, powiem tylko tyle. Gospodarzem odcinka jest kierowca rajdowy. Mamy do dyspozycji tor w Białymstoku. A bohaterem, właściwie bohaterką, będzie żywa legenda motoryzacji. Zapraszam do oglądania. Oficjalne przywitanie z człowiekiem, który tutaj nam gospodarzy. Witam serdecznie. Nazywam się Felix, jakby ktoś nie wiedział. No chyba Paweł. No tak, ale większość ludzi mówi na mnie Felix i tak zostańmy przy tym. Słuchaj, mierzymy się z legendą, która tam stoi. No, legendą dosyć taką, wiesz, no przez duże ly powiedziane. Powiedz mi, co chcesz tak naprawdę zapytać, bo wiesz co... Temat jest szeroki, złożony. Godzinę albo dwie będziemy tu siedzieć. Dobra, to a wy z nami. To w skrócie, powiedz mi, czemu masz taki samochód, czemu go kupiłeś, czemu chciałeś go pokazać i... I co cię kręci w tylu? Wiesz co, ten pomysł na zakup takiego auta zrodził się jakiś czas temu. Od jakiegoś czasu obserwuję ten rynek tych samochodów, szczególnie Porsche 993, też 964, bo to praktycznie podobne modele, gdzie jakiś czas temu można ten samochód było kupić za zdecydowanie mniej niż teraz. I nie wiem, ale zrobiła się jakaś szalona, naprawdę szalona moda na te samochody, gdyż już takich samochodów, powiedzmy, się nie będzie produkować, chyba że no oczywiście jakieś restomody będą produkowane. Wracając do tego, dlaczego kupiłem ten samochód. Słuchaj, nie wiem, mi też się coś urodziło, przekroczyłem pewną cyfrę w swoim życiu i jakby te takie super ekstra drogie samochody też trochę zeszły na drugi plan. I jakby jak tylko się przejechałem tym samochodem, zanim go kupiłem, zanim w ogóle postanowiłem kupić ten samochód i oczywiście obserwowałem i myślałem, że będą kiedykolwiek w zasięgu moim, no to powiem ci, że się zakochałem. Tak samo jak się zakochałem w Mustangu z 1966 roku. Ten piękny. Kabriolet, tak, szczególnie ten samochód. To tak samo w tym. Ja akurat w tej chwili mam dwa te samochody i ten zakup tego samochodu może nie był to taki bezpośredni zakup, tylko zamieniłem się. Ja miałem BMW M3, tą F-kę z 14 roku, gdzie już w jakiś tam sposób nacieszyłem się i zamieniłem się z moim kolegą. On dostał M3, bo powiedział, ja takiego jeszcze samochodu. Ale bombował to M3. Tak, a ja po prostu wziąłem jego, jak to ja nazywam, Porszycę. Nie Jagodę, tylko Porszycę. O Porszycy możecie też sobie oglądać, tak pewnie dasz linkę. Bo to jest Jagoda. Bo to jest Jagoda. Czemu Jagoda? Wiesz co, bo Porszyca, którą kupiłem, ma pakiet aero, ma takie dokładki od dołu i plus ma taki spoiler fajny, który jakby... Drapieżny jest. Tak. No Porszyca, okej, a to Jagoda, bo... A to Jagoda, bo zobacz, on nie ma tych takich ostrych krawędzi, on jest tak naprawdę oryginalny, oryginalna można tak powiedzieć, więc jakby on jest taki obły i tak jakby to bardziej... I co, to jest kobieta? No, tak jakby... Taki milfik trochę. W ogóle, tak. Sofia Loren. Okej, tak, milfik to jest dobre. No, to jest milfik. Nie wiem, czy wiesz, ale nadaje imiona moim samochodom. A wiesz, że tak, albo jakieś ksywy, to tak, człowiek jak się tak kocha to tak właśnie chce pieszczotliwie albo agresywnie, ale jakoś to nazwać, musisz to spersonalizować, żeby wiedzieć. I to właśnie było. Wiesz co, ale tak odbiegłem od tematu, dlaczego kupiłem, dlatego, że się przejechałem i powiedziałem, że chciałbym mieć taki samochód, bo tych samochodów już więcej nie będzie jakby w produkcji, no nie będzie jakby takich doznań, nie wiem, pojeździmy pewnie za chwilę i zobaczysz. Nie wyjadę stąd. Ta czysta surowość. Przede wszystkim silnik dla wielu purystów, którzy uwielbiają Porsche. Fanatyków.
fanatyków, to jest ostatnie Porsche, bo tak, to jest wiatrak, czyli chłodzone powietrzem. Potem już model 996 zaczął już być chłodzony cieczą, co w dużym stopniu jakby osłabiło gdzieś tam zaangażowanie tych ludzi do kupna. Znaczy, to jest legenda i to jest kult. Tak, tak. I to jest absolutnie auto, które no myślę, że za wiele, wiele lat nadal, jeżeli ktoś je pokaże, to każdy będzie wiedział, co to jest. Tak. To jest niesamowite. Zobacz, tak jak przejdę do zupełnie innego tematu, ale tak jak na przykład myślisz o karabinach maszynowych. Każdy wie, jak wygląda Kałasznikow. Tak, tak, tak. I po prostu od razu, karabin maszynowy do Kałasznikow. Tak samo auto sportowe to Porsche dla 90% społeczeństwa. Tak. Ludzi mają jakby taki jakiś finansek, gdzie już się chyba wszystkim znudziło i jakby już się przeżarły kupowania mieszkań na wynajem i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo ludzi kupuje sobie inwestuje, takie samochody. Tak, tak, to jako inwestycje, jako hobby, jako też zrealizowane marzenia z dzieciństwa, słuchaj. Tak. Każdy z nas gumy turbo, pamiętasz? Pamiętam. No. Ja jestem w takim wieku, gdzie gumy turbo. O PSL-u nie gadamy. Tak, ale wiesz co, jaka jest, ja to też mówiłem w swoich odcinkach, który był też poświęcony właśnie 993, że jak pojechałem kiedyś na jakieś spotkanie i postawiłem samochód i obok stał nowy model Turbo S, nowiuśki model Turbo S, to ludzie przychodzili, pytali się o ten samochód i robili zdjęcia, a nie robili, wiesz, nowej Porszycy. Bo nowy jest super samochodem, super, nie można powiedzieć, jest tak, świetnie się prowadzi, technologicznie tak, jest w ogóle majsterszyk i tak dalej, ale idziesz i kupujesz. A to już trzeba poszukać. To, tak. I to jest to. I dlatego taki samochód jest obiektem marzeń wielu ludzi. Dlatego ktoś przechodzi. Nie było, słuchaj, naprawdę kogoś, kto nie przeszedł i się nie wiesz. Mm. Nie obejrzał za siebie. Słuchaj, mogliby się tak godzinami coś czuję, ale tak w skrócie, bo jako kierowca rajdowy, człowiek, który no i na OS-ach spędził wiele, wiele dni w sumie, jakby policzyć. I no, zjeździłeś tych samochodów bardzo dużo. Tak, opon. Jakbyś. Jaki opon, paliwa. A, i paliwa. 5 słów, no bo 3-6 litra w Boxsterze za tylną osią, teoretycznie to powinno się prowadzić koszmarnie, dramat i w ogóle w teorii, tak? To 5 słów, jak to się prowadzi i czym cię to urzekło? Wiesz co, przede wszystkim ta surowość i ta bezpośredniość w prowadzeniu. Tam nie masz jakby takiego jakiegoś mega elektrycznego wspomagania. Tam wszystkie doznania idą na bieżąco. Tak naprawdę masz. Czujesz na dłoniach, na plecach, na nogach. Tak, na wszystkim. Fakt, że jazda tylnonapędowym Porsche, gdzie ten silnik jest daleko jeszcze tam za tą osią, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Mówiono kiedyś o Porsche Turbo przede wszystkim modelach, że są tak zwanymi Widowmaker. To tam były doznania. Jeszcze nie miałem przyjemności jeździć właśnie turbo, ale turbo potrafiło naprawdę zaskoczyć. Ten samochód w automacie nie jest w stanie cię zaskoczyć, przynajmniej mnie nie umie zaskoczyć, nawet na śliskiej nawierzchni, ale tu tak naprawdę, zresztą za chwilę przejedziesz się i będę chciał, żebyś sam też zrelacjonował, ta jakość, tam pedały wychodzą z ziemi, jak w rajdowym samochodzie. Tam już oni myśleli o właśnie tych takich elementach i aspektach rajdowych, wyścigowych przede wszystkim. Więc jakby to jest taki początek tego, co mamy dzisiaj. Dzisiaj są nowe GT3, które po Nürburgringu jeżdżą, wiesz, bijąc rekordy i tak dalej, i tak dalej. Ale wsiądź do tego samochodu i pojedź sobie po mieście. Słuchaj, daje tyle przyjemności. Otwierasz sobie daszek, jeżeli masz szyberdaszek, otwierasz sobie okienka i sobie jeździsz, gulgasz, naprawdę. I boksterek. I boksterek. Fenomenalny samochód, sobota, niedziela. No to tak, żeby was dłużej nie zanudzać, ja idę zobaczyć, czy Jagoda mnie zaskoczy. I czym? I czym? No dobra, na manualu, co? If you want. No dobra, ja chciałbym ci... Na początku spokojnie, na początku po pierwsze... A nie, to słuchaj, generalnie to co, jesteśmy w środku i chciałbym, żebyś skosztował właśnie jagody, tak? A, to ty miałeś zacząć, dobra, przepraszam. Nie, ja się chodzi. Czuję jak u siebie. Ale to jest, ty się czujesz jak u siebie i w pewien sposób to też będzie twój odcinek, bo będzie backstage tego u niego na kanale. Tak, więc to zapraszam. W ogóle wrzucajcie się na jego kanał, myślę, że to ciekawe. Natomiast słuchaj, co, ja już czuję to, bo dźwięk boksera po pierwsze to już jest na dzień dobry. Z tyłu dochodzi taki, wiesz, specyficzny. Tak, pomruk, tak. Pomruk, auto, no to się czuje tą motoryzację właśnie lat 80-tych, 90-tych, wiesz, takiego bezpośredniego przełożenia,
że tutaj te systemy nie działają za ciebie. Nie ingerują, tak. Nie wiem, czy zauważyłeś to, ale to, co ci mówiłem, że pedały wychodzą z dołu, nie? To też jest inna taka trochę, inne takie postrzeganie tego wszystkiego. Nie z góry, na przykład BMW E30 i wszystkie BMW-ki miały z góry. Tu natomiast Porsche zdecydowało się to... Trochę w garbusie. Dla mnie to tak, dla mnie to jest po prostu też taki klimat typowo rajdowy. Powiem ci tak, ten... To jest silnik 3,6, który generuje moc 276 koni. Natomiast dychawiczna, bo ja to nazywam dychawiczna skrzynia biegów, która jest połączona z tym silnikiem. Może nie dychawiczna, a taka budyniowata. Budyniowata, no zresztą te przełożenia są masakryczne, masakrycznie długie i jakbyś pojeździł po prostu sobie w mieście, to z jedynki nie rusza ten samochód, tylko z dwójki. I ten tak zwany manual, czyli ten Tiptron, jak ja to mówię, no, trzeba na nim, wiesz, trochę popracować, żeby to... On sam przebija biegi do góry? Przebija, ale, ale to dopiero jak on, wiesz, tam wejdzie na 5-6 tysięcy obrotów. Więc, wiesz, jest taka w przypadku tego auta, no to to, że on jakby chce pracować w górnych partiach. No, wolnosądce auto zawsze pracuje przede wszystkim... No, na dole nie ma tego oddechu. Tak, to nie jest turbo, które chociaż które dziwne, bo zobacz, przy tej pojemności powinien ten dół być bardziej... Zobacz, mamy dwa i on tak... No nie ma tego kopii. No nie ma, redukcja. Ale... No i zobacz, 4, 4,5... I coś tam, dopiero, coś się odzywa, tak? Tak. Tutaj wiemy, że jedziemy Porsche. Powiem ci, co mnie zaskoczyło, pozycja za kierownicą. Bardzo daleko kierownica, a z drugiej strony jak się... Podsunę bliżej. Możesz się trochę podsunąć, to zaczynają ci przeszkadzać kolana. Też, no tak? I tak. To jest właśnie minus, że nie ma regulowanej kolumny kierownicy w tym samochodzie. Więc jakby do tego trzeba się przyzwyczaić. Tu miejsce trzeba sobie, że tak powiem, już wypracować. Natomiast ten samochód, jakbyś pojeździł nim po mieście, uwierz mi, że nie chce ci się nim jeździć szybko. Chce ci się tylko jeździć tak, wiesz. To jest sprawniejsza bulwarówka, autokultowa, ikona motoryzacji. Na pewno nie nadaje się na to, że na tor z tą skrzynią, zresztą w ogóle myślę do jakiejkolwiek sportowej jazdy, tak, bo redukcja, tak. Tu trzeba tak na dobre 5 sekund przed zakrętem zrobić redukcję, bo inaczej nie trafimy w punkt i wyjdziemy... Bez momentu. Bez momentu, no. No, to jest właśnie tak, dlatego jakby... Ale dobra, nieważne, patrz. I to się liczy. Ale co, idzie, nie? Jak już wejdzie na te obroty, to idzie, no sorry. Słuchaj, no, czy nie? Powiedziałem, to jest MILF. Nie, tak. Jak już wejdzie na obroty, to i MILF to idzie. No dokładnie, no to dobre porównanie i strzał w takim dziesiątkę, jeżeli chodzi o to. Natomiast, ale też, no nie czujesz tej bezpośredniości, a układ kierowniczy jest tępy, bez jakichś wspomagaczy. Nie masz kontroli trakcji. Ten samochód, że tak powiem, jak jest świeży, w sensie, że jest ten silnik, to wszystko sprawne, on chyba osiąga 275 km na godzinę. Ja powiem ci, po no, kilkuset metrach takiej jazdy torowej mi się ten samochód podoba, mimo że ma wiele wad, chociażby ta naprawdę kierownica za daleko odstawiona, że aż muszę łokcie prostować, no tak, co jest bardzo niewygodne i niebezpieczne. Leniwa skrzynia, ale dźwięk boksera, taka właśnie bezpośrednie przełożenie, że każdy ruch kierownicą ja czuję na asfalcie i na budzie. Mimo że stary samochód. Tak, w sensie, i to nie jest, wiesz, wymuszone w postaci zmiany czułości i wspomagania jak w tych nowych samochodach, że masz tryby takie. Tu jest czysta mechanika, która daje ci satysfakcję z jazdy. I jeżeli do tego dodamy legendarną jednak niezawodność, chociaż wiadomo jak z tym jest. Tak, no wiadomo, czas robi swoje. Czas robi swoje, ale jednak tego samochodu, no i linie nadwozia, nikt tego nie pomyli. Ponadczasowa, nie dziwię się, że to auto ma status legendy. Okej, jedno auto z gry samochodowej zaliczone, właściwie następne. Z Test Drive była taka gra, pamiętasz, Amigę? Tak. I na Commodore. No tak, to już idziemy tak sentymentalnie. Tak, uwielbiam te analogowe zegary, są właśnie esencją chyba 911. Te przyciski od szyb, takie, wiesz, żebym powiedział, prymitywne, ale skuteczne, po latach działają. Tak, tak. To, że to auto jest świetnie spasowane i naprawdę nadal wygląda świeżo po tylu latach. Zobacz skórę i te wszystkie elementy. Tak, to jest jakość. Naprawdę. Wiesz co, ja mam, bo chyba już tutaj zakończymy ten odcinek, ale mam taką prośbę, przewieź mnie po swojemu, bo ja nie chcę, wiesz, auta ci zepsuć, a chcę, żebyś pokazał, co... Mogę się przejechać z tobą. No i super. To za kierownicą. We'll be right back.
Ja to, że tak powiem, bliżej. Ja lubię bliżej, ja to na tak zwanego ryja. Mhm. Nie boisz się, że ci poduszka zrobi masaż? Nie no, a w rajdówkach nie ma poduszek. To wiem. Dobra, ja dzisiaj teraz w tym momencie na miejscu pasażera, ale naprawdę... No Felix tym autem jeździ, on wie, jak ono się potrafi składać, ja nie chcę próbować, szkoda, szkoda ikony psuć. Pojedziemy... A zresztą opuść tor, bo to może szybko, tak, szybko i treściwie. Słuchaj, tam pierwsza prosta startowa i mamy tą pierwszą szykanę, napadamy dosyć mocno z prawej strony, potem mamy tutaj bardzo ciasny zakręt, który wielu kierowcom sprawia, że tak powiem, problem. Ten zakręt nazywam poświęć go, bo musisz go poświęcić na poczet wyjścia szybkiego zakrętu, wyjścia na wprost do tego odcinka. Tutaj trzymam się prawej strony, na paluszkach, że tak powiem, aż przejdę, dodaję gazu. Nie mamy tutaj, że tak powiem, turbiny, muszę utrzymywać, że tak powiem, moment obrotowy. Ten leciwy, że tak powiem, moment, jaki skrzynia biegów nie pozwala mi wyjść pełną, że tak powiem, pełnym momentem. No i widzisz, dodam gazu, coś się zaczyna dziać, zbliżam się do szykany, lekko depnę w hamulec, złożę się i zobacz, samochód mający tyle lat, naprawdę nie ma po zakrętach jedzie i słucha się przede wszystkim. I zrzucając po prostu biegi niżej, nie do końca bym, tak myślę, uzyskał lepszy czas, bo bym ewentualnie, nie wiem, momentem albo poślizgiem. Hamujesz lewą nogą. Jak zwykle. No, oczywiście. To jest, wiesz, no, to jest klucz. W mojej, że tak powiem, moim rajdowaniu to była przede wszystkim, pierwsze co trzeba było się nauczyć. Nie wiem, czy wyczułeś, ale to teraz zwróć uwagę, jak jedziemy, powiedzmy, nie wiem, po zakręcie i zaczyna nam przód lekko wyjeżdżać, to wystarczy ująć trochę gazu, tak, i przód klei się. Bardzo, bardzo jakby specyficzne zachowanie tego silnika. Znaczy auta całego, masy, tak, masy. Przez ten, tak, silnik, ale w życiu bym nie powiedział, że tylno napędowe auto z ciężkim silnikiem z tyłu tak się fajnie prowadzi. No, to słuchaj, to się przejedź Porsche GT4 albo zwykłą 718 Caymanem. Albo. To jest tak. Ale tak, słuchaj, jeżeli odwiedzisz mnie jeszcze raz, dam ci się przejechać taką 718 w Boxsterem. Jest rewelacyjny. Mówię na niego pyszczek. Zrobisz, podejmuję gaz i on już się dokleja. Okej. Okay. Zobacz, jak ta babcia fajnie jeździ. Nie? A co to musiało w latach 10 robić? Dopiero kiedy Felix mnie przewiózł, to zobaczyłem, jak ja słabo jeżdżę, bo naprawdę babcia o wiele więcej potrafi niż... Ale wiesz, ja po raz pierwszy, dobra. Nie mów tak. Jest... Lewą nogą hamuję, jest okej. Okay. Chociaż trochę. Cholernie tobie dziękuję, naprawdę wielkie. Ja też bo było dziękuję. Petarda, auto jest obłędne. No może takie... nie prędkości. To są zupełnie inne emocje, ale to jest legenda, którą po prostu trzeba szanować, doceniać. O, jakiś gruzik tam leci. Pewnie chłopcy, na LPG. Słuchaj, tam chłopcy trenują. To bardzo jest, dobrze, więcej treningów. To tak a propos. Im więcej treningu, tym lepiej. Jesteśmy bardzo za tym, żeby ludzie się wyżywali na takich torach, a nie na drogach. A nie na drogach i na miejscach publicznych. Ale słuchajcie, ja jeszcze jedną rzecz. Mhm. Ze względu na to, że przyjechałeś do mnie i nie wyjdziesz z gołą ręką, więc... Z gołą? Aha, myślałem, że powiedzieć... Mam dla Ciebie tutaj taki mały prezent. Suwenirek, tak. Zrobiliśmy, rozumiesz, taką serię koszulek. Zwróćcie uwagę, to jest też między innymi, mam nadzieję, że będzie... Będzie, dobrze. A jak nie, to przypakuję. Wezmę teścia, wiesz, tak, się tak, tam. Tak, więc jakby od zera do drivera. Jeżeli chcecie takie koszulki kupić, to oczywiście możecie wejść do mnie na stronę, na sklep. Tam możecie znaleźć. A mogę? Jasne! Tak? Jeżeli chcecie zobaczyć moje przygody motoryzacyjne, co robię, to wpadajcie do mnie na kanał, a ja z tego też miejsca bardzo serdecznie Ci dziękuję, że wpadłeś do mnie i odwiedziłeś. I pewnie nie raz było Cię poznać. Tak. Trzymajcie się ciepło. Cześć.